ogólnie wyprawy górskie w przypadku diabetyków są bardzo mocno odradzane. To nie jest coś, co robi się nagminnie i no, trudno jest spotkać kogoś z cukrzycą w górach wysokich. Problem zaczyna się w czasie wyprawy, ponieważ jest kwestia przechowywania insuliny, kwestia wykonywania pomiarów poziomu cukru glukometrem, wykonywania zastrzyków. I to tak naprawdę jest najbardziej kłopotliwe. No i odżywianie oczywiście, bo nie mamy dostępu do wszystkich tych produktów, które mamy tutaj. Do tego dochodzi ekstremalny wysiłek fizyczny i no, to jest najbardziej problematyczne. Każdy nowy model leczenia wnosi jakieś pozytywne aspekty do naszego życia. Zmiana insuliny z insuliny ludzkiej na analogową. Dla pacjenta aktywnego jest to bardzo duża zmiana ze względu na to, że zmniejsza się ryzyko hipoglikemii nocnych po intensywnych treningach. Podstawą leczenia jest oczywiście postępowanie behawioralne. To jest kwestia odpowiedniej diety, diety zrównoważonej, diety zdrowego człowieka, zawierającej odpowiednią ilość węglowodanów, białek i tłuszczy, ale dodatkowo też aktywność fizyczna, co najmniej 150 minut tygodniowo regularnego, bardziej wysiłku niż wysiłku maksymalnego. Nam zależy na regularności, powtarzalności, żeby to była faktyczna aktywność, a nie siedzący tryb życia. No musimy pamiętać, że istotą, która ogranicza nas w terapii, jest przyrost masy ciała, ponieważ duża część terapii powoduje przyrost masy ciała, a z drugiej strony ryzyko niedocukrzeń, których pacjenci obawiają się najbardziej. Dlatego dopasowując dawkę, niezależnie czy jest to terapia doustna, czy insulinoterapia, musimy taki schemat zastosować, który będzie akceptowalny, efektywny i bezpieczny. Także pod względem niedocukrzenia potencjalnego. Mamy klasy leków, takie jak chociażby leki intretynowe, czy inhibitory SGLT2, które de facto nie powodują niedocukrzeń, podobnie metformina. One w skojarzeniu z lekami takimi jak pochodne sulfonylomocznika czy kwestia insulinoterapii mogą powodować zwiększenie ryzyka tych niedocukrzeń. Niemniej jednak to znowu jest odpowiednia proporcja i edukacja pacjenta, co jest szalenie ważne, podobnie jak postępowanie niefarmakologiczne w całokształcie, który prowadzi do poprawy jakości ich życia i poprawy wyrównania.